Bracia, siostry, witam was serdecznie, pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa. I moje kazanie, moje przemówienie zaczynam od bardzo kluczowego i fundamentalnego pytania. I chciałbym, żebyście chwileczkę nad nim pomyśleli. To pytanie brzmi, czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem dzisiaj? Amen. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem dzisiaj? Niektórzy z was już odpowiedzieli, ja będę szukał odpowiedzi i zapraszam was, abyśmy razem wspólnie poszukali tej odpowiedzi w podobieństwie o 10 pannach. Zapraszam, przeczytajmy to podobieństwo. Znajduje się ono w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25 od wersetu 1 do wersetu 13. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. To jedna z najbardziej znanych przypowieści czy podobieństw, dokładnie paraboli Pana Jezusa. Jak działa podobieństwo? Działa w ten sposób, że Pan Jezus opowiadał historię z rzeczywistego świata, którą znali jego słuchacze, kładł po jednej stronie, a później powiedział, przenieście to na Królestwo Boże. Parabola, położyć obok, dosłownie, przenieść na Królestwo Boże. Aby zrozumieć, co Pan Jezus do nas mówi na temat Królestwa Bożego, powinniśmy zrozumieć tę opowieść, a później zrobić przeniesienie na Królestwo Boże. Zacznijmy od kilka fundamentalnych rzeczy, jeżeli chcemy zrozumieć dobrze to podobieństwo. Po pierwsze, spróbujmy ustalić odbiorców. Do kogo Pan Jezus mówił? Gdzie jest początek tej historii? Musimy odwrócić kartkę do tyłu. Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w 3 wersecie czytamy, a gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, Panie, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając rzekł. To jest początek całej tej historii. Byli na osobności, był tylko Jezus i Jego uczniowie. Nikogo więcej tam nie było. Uczniowie zadali Panu Jezusowi następujące pytania. Kiedy to się stanie? I tutaj na myśli mieli zburzenie Jerozolimy, bo wcześniej była o tym mowa. Po drugie, drugie pytanie brzmi, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Jezus odpowiada na te dwa pytania. I ta parabola, to podobieństwo o 10 pannach znajduje się w tej odpowiedzi. To się stało na Górze Oliwnej. Tam, kiedy Jezus siedział tylko z uczniami, najpierw opowiedział im o znakach poprzedzających Jego przyjście, następnie opowiedział im to podobieństwo, a następnie opowiedział im
Kolejne podobieństwo o talentach i o sądzie. I na tym zakończył. Kończy się to wszystko w 26 rozdziale, w wersecie pierwszym, a gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów. Pamiętajcie, to jest jedna wypowiedź Jezusa, dwa rozdziały w Ewangelii Mateusza. Cały rozdział 24 i cały rozdział 25, bardzo długa wypowiedź. W środku znajduje się to podobieństwo. W samym środku znajduje się to podobieństwo. Ono jest, można powiedzieć, centralnym podobieństwem całej tej wypowiedzi. Kontekst wyznacza nam pewne ramy. Tak naprawdę musimy to podobieństwo rozważać w tym kontekście. Kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. To jest kontekst, to są ramy dla tego podobieństwa. Drugą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, mianowicie to, że to podobieństwo było znakomicie zrozumiane przez słuchaczy, ponieważ odnosiło się do zwyczaju zaślubin w starożytności. Ten zwyczaj zaślubin w starożytności jest zupełnie inny niż we współczesności, więc my musimy cofnąć się do starożytności, aby dobrze zrozumieć to podobieństwo. Po pierwsze, na rok przed ślubem następowały zaręczyny. I zaręczyny były wiążące. Nie można było zerwać zaręczyn, bo należało praktycznie się rozwieść. Zaręczyny były tak jak ślub, nie wolno było ich zerwać. Więc odbywały się zaręczyny. Przez rok osoby zaręczone mieszkały osobno. Panna młoda przyszła, mieszkała w domu rodziców, pan młody mieszkał w domu swoich rodziców. Przez ten rok przygotowywał miejsce dla poślubionej kobiety. Przygotował miejsce, miał zbudować dom, przygotować miejsce, miał ją gdzie zabrać. Musiał przygotować miejsce. To, co jest bardzo inne od tego, co mamy dzisiaj, mianowicie to, że oblubienica nie wiedziała, kiedy będzie dzień jej ślubu. Wyobrażacie to sobie? Ta rozpiętość mogła dotyczyć aż 7 dni. Nie wiedziała, o której godzinie i którego dnia przyjdzie po nią oblubieniec. Wyobraźcie to sobie, przyszłe panny młode, i jeżeli planujecie swój ślub. To nie było takie planowanie jak dzisiaj, że wszystko jest zaplanowane. A nawet ja raz obserwowałem taką rzecz, że zdjęcia ślubne zostały zrobione dzień przed ślubem. Dokładnie to widziałem na własne oczy. Przyjechała pani młoda, na biało ubrana, pan młody, robili sesję ślubną, a ślub miał się odbyć na drugi dzień. Więc rozumiecie, dzisiejszy współczesny świat jest zupełnie inaczej skonstruowany niż ten świat, który tutaj mamy, starożytny świat. Więc rozpiętość była 7 dni, pani młoda nie wiedziała, kiedy po nią przyjdzie pan młody. Więc co robiła? Wysyłała na drogę druhny, swoje koleżanki, 10 panien. I jakie było ich zadanie? Miały czuwać. Miały czuwać, aby ją natychmiast powiadomić, że pan młody nadchodzi. Wyobrażacie to sobie? One siedzą, czekają gdzieś tam, nie wiadomo też, jak długo będą czekać. Więc musiały się przygotować na to czekanie, bo one też nie wiedziały, ile będą czekać. Siedziały i czekały i miał nadchodzić pan młody. I pan młody, jak nadchodził, to przed nim szedł herold i krzyczał: oto idzie pan młody. Krzyczał: oto idzie pan młody. Następnie, kiedy pan młody przyszedł, zaprowadzano go, czy razem te druhny z nim szły po panią młodą, po oblubienicę. Następnie cały orszak, już cała wieś się dołączała, wracali do domu pana młodego i tam pod baldachimem odbywały się zaślubiny i rozpoczynało się kilkudniowe wesele. Oto cała tajemnica, oto cała ceremonia, tak jak tu jest narysowana w tym podobieństwie. Jak powiedziałem, dla tamtych ludzi było to całkowicie jasne i klarowne. A więc teraz, wiedząc to, przeanalizujmy to podobieństwo w naszym kontekście. Spróbujmy zastanowić się, co Pan Jezus dzisiaj mówi do nas. Jak potężne jest to przesłanie. Po pierwsze, trzeba zauważyć, że w tym podobieństwie
To nie oblubienica jest symbolem Kościoła, lecz 10 panien. To zupełnie coś innego. Zauważacie to? W tym podobieństwie to 10 panien jest obrazem i symbolem Kościoła. Po drugie, te mądre panny to według greckiego rozumne, roztropne, rozsądne, a te głupie panny to tępe, głupie, niedorzeczne. Bardzo mocne słowa. Pan Jezus użył takich słów. Mądre i głupie. Kolejna rzecz, jaką zauważamy w tym podobieństwie, to słowo enextaxen, drzemnęły się, zasnęły. Drzemnęły się, zasnęły, ale to słowo może także oznaczać były niedbałe, niezważały. Były niedbałe. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz, mianowicie fakt, że one zasnęły, to znaczy, że okryły się hańbą. W tamtych czasach zaśnięcie panien, które miały czekać na oblubienicę, na oblubieńca, było kojarzone z tym, że one się okryły hańbą. One były jak żołnierz na warcie. One miały być jak żołnierz na warcie. Nie wiem, może wiecie o tym, ale w rzymskim prawie było tak, że jeżeli rzymski żołnierz zasnął na warcie, był karany śmiercią. Tak było w rzymskim prawie. Kobiety, te panny, które wyszły, to okryły się hańbą na wiele lat. Cała wieś przez lata mówiła o tym, że one poszły czuwać, a one zasnęły w tym czasie. I nagle idzie ten chłopiec, ten herold, który mówi o to oblubieniec znachodzi, więc one co zrobiły? Ocknęły się, wybudziły się z tego swojego letargu i zaczęły oporządzać lampy. Była noc, była środek nocy, zaczęły oporządzać lampy. I okazało się, że wszystkie zapaliły lampy, ale lampy, części z nich zaczęły gasnąć, ponieważ nie miały ze sobą zapasu oliwy, więc ta oliwa wystarczała tylko na jakiś czas. Nie miały zapasu oliwy. I zobaczcie, zaczyna się pewien dramatyczny dialog pomiędzy pannami. One zaczynają ze sobą w tym momencie rozmawiać. Jedne mają zapas oliwy, ich lampy świecą, tamtych lampy gasną i one zwracają się, te panny, których lampy gasną, zwracają się do tych, które mają zapas oliwy i mówią, didomi, dajcie nam, didomi, dajcie nam, użyczcie nam, dajcie nam teraz, w tym momencie dajcie nam. A tamte odpowiadają, agoradzo, idźcie sobie kupić. Dajcie nam, słowo agoradzo, idźcie na rynek kupić, po to, żeby kupić. To jest dramatyczna rozmowa 10 panien. Dramatem jest to, jak mówię, dla nas jest to nieczytelne, ale jeśli wejdziemy w starożytność, zobaczymy, że dramatem wielkim jest to, że one posnęły. To jest pierwszy dramat. A drugi dramat to jest ten dialog, ta rozmowa. Dajcie nam, a drugi mówi, nie, idźcie sobie kupić. Co się dzieje, kiedy tamte panny poszły kupować? Bo to jest bardzo ważne. Panny poszły kupować, zostało 5. Wtedy nadszedł oblubieniec. Zabrał panią młodą, zabrał te 5 i poszli, odbył się ślub i zaczęło się wesele. Po pewnym czasie nadchodzą tamte 5, które poszły kupować i zaczynają dobijać się do sali weselnej. Panie, panie, otwórz nam. To jest kolejny dramat, kolejna pewna tragedia tej paraboli, tego podobieństwa. Wyobraźcie to sobie, dobijają się do sali weselnej. Panie, panie, otwórz nam. I wtedy pada słowo ojda. Nie widziałem was. Nie widziałem was. Przyszedłem, nadszedłem, was nie było. Miałyście być w tym miejscu, gdzie wszystkie panny czekać, ale was tam nie było, nie widziałem was. Co się stało z wami? Gdzie byłyście? Nie widziałem was. Nie znam was, nie widziałem was. I całe to podobieństwo kwitowane jest tym jednym wersetem 13. Czuwajcie więc. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn
człowiecze przyjdzie. Co do ciebie mówi to podobieństwo? Jakie jest przesłanie tego podobieństwa dla ciebie dzisiaj? Czy w jakiś sposób czujesz dramaturgię tej opowieści? Czy czujesz te punkty, w których nogi się uginają? Pierwszy punkt to wtedy, kiedy panny zasnęły. Drugi punkt, kiedy następuje dialog między tymi pannami. Użyczcie nam, idźcie sobie kupić. I trzeci dramat, nie znam was, nie widziałem was. Trzy dramatyczne momenty jednej opowieści. A na końcu Pan Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Co jest pewne w tym podobieństwie? Co z pewnością możemy powiedzieć na 100%, że jest to jasne? Jasne jest to, że to podobieństwo jest ilustracją, obrazem Kościoła przy końcu czasów. Wtedy. To słowo wtedy. Kiedy? No wtedy. Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Wtedy Królestwo Boże będzie takie. To jest pewne. Wtedy. Drugim pewnikiem to jest to, że wszystkie zasnęły. Wow. Kościół, oblubienica, zdrzemnęły się. Dlaczego się zdrzemnęły? Dlaczego zasnęły? Bo były znużone długim oczekiwaniem. Długim oczekiwaniem. Byliśmy jakiś czas temu na takim spotkaniu pastorskim i rozmawialiśmy o powtórnym przyjściu Jezusa. I oczywiście rozmawialiśmy o wydarzeniach, o znakach. Jeden z pastorów obecnie na tym spotkaniu powiedział tak, moim zdaniem to jeszcze około 200 lat. I myśmy tak na niego popatrzyli, nie wiedzieliśmy, co mamy z nim zrobić. Na parterze było to, przez okno nie ma co wyrzucać. Mówi tak, według moich szacunków to jeszcze jest 200 lat. Oburzenie. Oburzenie, bo no jak to? Przecież cały czas chrześcijanie mówią, że to dzisiaj albo jutro najpóźniej. Ale chcę wam powiedzieć tak, a co to zmienia, jeżeli chodzi o twoje przygotowanie? Gdyby było 200 lat, to powiedz mi, co to zmienia? Możesz dzisiaj po południu zechcieć wyjść, przejechać się rowerem. Możesz mieć takie pragnienie dzisiaj po południu, nie wiem, czy pogoda nie jest zła. Możesz zechcieć przejechać się rowerem i możesz nie wrócić. Co to ma za znaczenie, czy Chrystus przyjdzie za 200 lat, czy przyjdzie dzisiaj? Jeżeli my patrzymy w tych kategoriach, a to jeszcze potrwa, tak moim szacunek 20, a może 30, może 40, bo jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, to do których panie tak naprawdę należymy? Jeżeli w ten sposób patrzymy na powtórne przyjście Chrystusa. To nie ma większego znaczenia kiedy, bo pytanie jest takie, czy jesteś gotowy dzisiaj, teraz. To jest pytanie kluczowe, to jest pytanie fundamentalne. Kolejna ważna rzecz, którą należy zauważyć w tym podobieństwie i należy się tym moim zdaniem przejąć, to, że to podobieństwo jest o wielkim podziale. Podobieństwo wielkiego podziału. I teraz uwaga, ponieważ większość współczesnych chrześcijan mówi nie dzielmy się, nie wolno się dzielić, dzielenie to coś złego. Otóż chcę wam powiedzieć, że pierwszym, który rozdzielił, był Bóg. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 1, werset 3 jest powiedziane, że Bóg rozdzielił światłość od ciemności. Już w 3 wersecie pada zdanie rozdzielił, oddzielił Bóg światło od ciemności. Biblia to jest historia podziału. Światła od ciemności. I teraz uwaga. I kiedy przychodzimy do tego momentu, w którym Chrystus powraca, to jest historia wielkiego podziału. I teraz wam to przypomnę. Po pierwsze, dwóch będzie na jednym łożu. Jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwóch będzie pracować przy żarnach. Jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony. 10 panien to jest historia wielkiego podziału. 5
nie weszło na wesele, a pięć weszło na wesele. I kolejna historia, kiedy Jezus mówi o sądzie, to jest rozdzielenie kozłów i owiec. To jest historia wielkiego podziału. Kiedy na początku jest powiedziane, że Bóg rozdziela światłość od ciemności, to kiedy historia dobiega końca, to Bóg mówi o wielkim podziale. Mamy tego świadomość. Wiecie, podział to pewna tragedia. Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, widzimy, jak ciężki, jak bolesny jest podział. Mężowie zostali, by bronić Ukrainy. Kobiety, matki, żony uciekają do innego kraju z dziećmi, by ratować i chronić swoje życie. Jakże dramatyczny jest to podział. Rozdzielenie rodzin. Tak naprawdę nikt nie wie, czy kiedykolwiek oni się jeszcze spotkają, czy kiedykolwiek się jeszcze połączą, czy kiedykolwiek matki i żony i dzieci zobaczą swoich ojców. Nikt tego nie wie. Czujemy ten wielki dramat rozdzielenia, ale oni żyją w nadziei, że jednak kiedyś się jeszcze zobaczą, że kiedyś się jednak połączą, że kiedyś jednak znów ojcowie, mężowie będą razem, rodziny będą razem. To jest wielka nadzieja. I daj, Panie Boże, aby tak się stało. Ale ten podział, o którym tu jest mowa, to jest podział ostateczny. Rozumiemy to? To jest ostateczne rozdzielenie. Jeden będzie, dwóch będzie na łożu, jeden będzie wzięty, drugi zostanie zostawiony. Jest pięć panien, które weszło na wesele, a pięć, które nie weszło na to wesele. Są kozły i owce. Kozły usłyszały, idźcie precz, przeklęci. Co za zdanie. Co jest tym, co decyduje o tym, w której grupie jesteś? Teraz do tego dojdźmy. Co decyduje o tym, w której grupie jesteś? Zapas oliwy. Zapas oliwy. A więc porozmawiajmy o oliwie. Mądre miały zapas oliwy. To jest punkt ciężkości. To zdecydowało, że weszły na wesele. Głupie nie miały zapasu oliwy. Wiecie, to zdanie, pożyczcie nam albo dajcie nam, a one mówią, idźcie sobie kupić. To jest mowa o tym, że są rzeczy, których ja nie mogę dać tobie, a ty nie możesz dać mi. Pomyślcie o tym. Są rzeczy, których ja nie mogę dać tobie, a ty nie możesz dać mi. Ja nie mogę dać tobie mojego zbawienia. Zgadza się czy nie? Ty nie możesz mi dać twojego zbawienia. Jest cała masa rzeczy, które my możemy sobie nawzajem dawać. Możemy sobie dawać nawzajem całą masę rzeczy, ale są rzeczy, i tu jest punkt ciężkości. Są rzeczy, których my sobie nie możemy dać. Ja nie mogę dać tobie mojej relacji z Bogiem, którą ja mam. A ty nie możesz mi dać tej relacji, którą ty masz. To jest powiedziane o tym, że każdy odpowiada za coś w swoim życiu. Osobiście. Czujemy to? Są rzeczy, za które każdy z nas osobiście odpowiada w życiu. Nikt i nic nie będzie ci mogło tego użyczyć. Musisz o to zadbać sam. Po drugie, widzimy, że one mówią, idźcie sobie kupić. Najczęściej ta oliwa w takiej interpretacji najbardziej powszechnej wskazywała nam, że chodzi o Ducha Świętego, ale tu to się nie zgadza. Idźcie sobie kupić. Tu się to nie zgadza. Pomyślcie o tym. Idźcie sobie kupić. A więc jest mowa o cenie. Jest mowa o cenie. Trzeba coś zapłacić. Chrześcijaństwo, które płaci cenę i chrześcijaństwo, które tej ceny nie płaci. Ci, którzy płacą cenę, są pannami z zapasem oliwy. Ci, którzy nie płacą ceny, są pannami bez zapasu oliwy. Tą cenę trzeba zapłacić wcześniej. Dwa rodzaje chrześcijaństwa, dwa typy chrześcijan. Chrześcijanie, jedni, którzy wzięli łaskę zbawienia
I tą łaskę zbawienia przerobili na doczesne życie, na prawa doczesnego życia i dobra doczesnego życia. I są chrześcijanie, którzy wzięli łaskę zbawienia i rozumieją, że wzięli tą łaskę zbawienia po to, żeby oczekiwać i służyć Bogu. Kiedy przejdziemy, może taką szybką analogię wam zrobię, kiedy przejdziemy do dwóch zborów z Księgi Objawienia Jana, zbór w Smyrnie i zbór w Laodycei. Czym te zbory się charakteryzowały, jeden i drugi? Do jednego z nich, do Smyrny, Pan Jezus powiedział: znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Ty masz. Ty masz, jesteś bogaty, ty masz zapas, ty masz. Mimo tego, że jesteś ubogi i że żyjesz w ucisku. Popatrzcie, tyś bogaty. Jedno zdanie, które definiuje ten Kościół. Jezus, który mówi, tyś bogaty, koniec. To jest zdanie definiujące ten Kościół. Jesteś bogaty. Do zboru w Laodycei Pan Jezus mówi tak, Objawienie 3,17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Jesteś biedny. Jesteś bogaty. Jesteś biedny. Ty biedny myślisz, że jesteś bogaty, jesteś biedny. Myślisz, że jesteś bogaty, a jesteś biedny. Mądre i głupie panny w innym obrazie, w innym ujęciu, w innej perspektywie. Oto ci, którzy są bogaci, ci, którzy mają, ci, którzy zapłacili cenę, mają coś, czego nie można dać innej osobie. I oto ci, którzy myślą, że są bogaci, ale są biedni, nie mają. Nie mają zapasu oliwy, nie mają. I w pewnym momencie następuje ten wielki, wielki podział. Bracia i siostry, a więc spróbujmy to teraz przenieść do naszego życia, posługując się drugim tekstem, Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, wersety 34-36. Ta wypowiedź Jezusa w tym miejscu jest dokładnie w tym samym kontekście, co Ewangelia Mateusza. To ten sam kontekst. Przeczytajmy to i spróbujmy się zmierzyć z tym tekstem. Baczcie na siebie, nie na brata, nie na siostrę, nie na kogoś innego, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe, one zasnęły, ociężałe serca, wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyszedł o północy, niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I dalej, czuwajcie więc, podobieństwo już kończy się, czuwajcie, więc czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Tu jest odpowiedź. Tu jest odpowiedź. Połączmy to z Mateuszem, z podobieństwem o 10 pannach. Tu jest bardzo jaskrawa podpowiedź i istnieją mocne analogie między tamtym podobieństwem. Mocne analogie, podobne sformułowania. I Pan Jezus mówi, kiedy pada słowo czuwajcie, mówi baczcie na siebie, inaczej zwracajcie uwagę na siebie, pilnujcie siebie. Ja pilnuję siebie, ty pilnujesz siebie. Są rzeczy, których ja nie mogę dać tobie, są rzeczy, których ty nie możesz dać mi w duchowej rzeczywistości. Nie podzielimy się tym w momencie, kiedy Chrystus będzie powracał. Albo to będziesz miał, albo tego nie będziesz miał. To nie zależy nawet ode mnie, ja ci mogę o tym powiedzieć, ale ty sam musisz o to zadbać, żeby to mieć. Nie damy sobie wtedy, nic sobie nie pożyczymy. Nie powiesz do mnie, pastorze, daj mi coś, a ja nie powiem do ciebie, słuchaj, brakuje mi, weź mi coś, daj.
To jest ten moment, który, to jest ten test, ten sprawdzian. Teraz wszystko się odkrywa. Teraz spada zasłona z naszego życia. Spada zasłona z naszych prywatnych spraw, z naszych domów. Zdarta jest zasłona i wszystko widać. To nie jest piękne nabożeństwo, gdzie każdy z nas zadbał o to, żeby dobrze wyglądać. Ale tam wszystko się zostanie odkryte. Nagle wszystko spada, kurtyna opada i widać to, czego nikt nie chciałby z nas widzieć. Nagle przychodzimy do tego miejsca, że Pan Jezus mówi, baczcie, zwracajcie uwagę na samych siebie. I dalej mówi, uważajcie, aby serca wasze nie były ociężałe, ale to słowo ociężałe można też przetłumaczyć przeładowane. Aby wasze serca nie były przeładowane. Możemy to odnieść do osiołka, bo jesteśmy w starożytności, środkiem transportu był osiołek. Na osiołka wkładano rzeczy, które transportowano do miasta, na wieś, do innego miasta. Osiołki przynosiły towar. I przeładowany osiołek to był taki, którego na tyle włożono, że on po drodze upadł. Nie był w stanie tego donieść. Uważajcie, aby serca wasze nie były przeładowane. Czym przeładowane? Patrzmy w tekst, czym przeładowane? Obżarstwo, pijaństwo, martwienie się o rzeczy doczesnego świata. Czym mogą być nasze serca przeładowane? Tym, co tu i teraz. Tym, co tu i teraz. Tu nawet nie jest mowa o jakichś, wiecie, ciężkich grzechach, że my popadliśmy w uzależnienia, w nałogi, żyjemy jakoś nieporządnie. Tylko Pan Jezus mówi, uważajcie na serca, aby nie były przeładowane. Czym przeładowane? Sprawami doczesnego życia. I oto wielka prawda o nas, bracia i siostry, o nas, o chrześcijanach. Żyjemy tu na ziemi. Wzięliśmy łaskę zbawienia i wielu z nas ma dobre życie. Powiedzmy to sobie, wielu z nas ma dobre życie albo bardzo dobre życie. Nie palimy, nie pijemy, nie marnujemy pieniędzy, pracujemy. Wielu z nas jest dobrze wykształconych, dobrze zarabiacie. Możecie powiedzieć tak, dobrze mi się żyje na tej ziemi. Mam plany, mam ambicje, mogę jeszcze to, chcę jeszcze to. Chcę zbudować jeden, zbudować drugi, kupić większy, pomnożyć moje stodoły, poszerzyć moje konta, założyć kolejne. Tu jest mowa o tym, o doczesnym życiu. Przeładowany chrześcijanin myśleniem o doczesności, o tym, co tu i teraz. Zatopił swoje życie w doczesności. Wziął łaskę zbawienia, wziął wszystko to, co Bóg miał dla niego. Wziął przebaczenie grzechów, wziął nowe życie i obrócił to wszystko po to, aby się urządzać na tej ziemi tak, jakbyś miał tu żyć wiecznie. Tak, jakbyś miał tu żyć wiecznie. Przeładowane życie. Brak równowagi, brak proporcji, brak zachowania pewnego umiaru. I z drugiej strony Pan Jezus podaje bardzo prostą receptę i prostą odpowiedź. Zobaczcie, odpowiedź Pana Jezusa na ten problem nie jest jakaś zawiła i skomplikowana, jest bardzo prosta, ona jest jednowyrazowa. Czuwajcie więc, modląc się cały czas. Co jest antidotum na to, aby nasze życie nie ugrzęzło w tym świecie? Co jest antidotum? Co, że ja będę wam teraz mówił, słuchajcie, ale to nie warto? Nie inwestuj w to całego życia, bo nie warto i tak kiedyś to będziesz musiał zostawić. Nie posłuchacie mnie. To jest zbyt mocne, zbyt silne. Ja ci tego nie mogę dać. Ja ci tego nie mogę powiedzieć. Ja ci tego nie jestem w stanie wytłumaczyć. Nie uwierzysz mi. Nie przejmiesz się tym, co mówię. Zlekceważysz to, odrzucisz to. Jedyną rzeczą, jaką może cię przekonać, to to, że zaczniesz się modlić. To jest jedyna rzecz, która jest odpowiedzią na ten problem, który rysuje Jezus. Modląc się cały czas. Tylko Bóg może cię przekonać. Tylko Bóg może ci pokazać, jaki jest styl życia dla dziecka Bożego. Tylko Bóg cię może nauczyć tej pięknej równowagi, o której uczy Biblia. Żyjemy na tym świecie.
Bóg nas wcale nie pozbawia tego, co nam jest potrzebne na tym świecie, ale nam wyraźnie mówi, jesteście tu pielgrzymami. Wyraźnie nam mówi, że jesteśmy tu tylko na chwilę. Wyraźnie nam mówi o tym, że jesteśmy tu po to, aby spełnić Jego wolę. Wzięliśmy wszystko, co miał dla nas, dar łaski, dar zbawienia, dar życia wiecznego. Jeśli chcesz złapać tą równowagę, o której tu jest mowa, potrzebujesz zacząć się modlić, aby Bóg mówił do twojego serca. Bo tam Bóg mówi do ciebie. Bo w tamtym miejscu Bóg przemawia do twojego serca. Bo tam dzieją się te rzeczy, które zmieniają twoje życie. Bo tam dzieją się rzeczy, które powodują to, że chcesz tego, co chce Bóg. I chcę wam powiedzieć tak. Jeśli zaczniesz się modlić naprawdę, jeśli zaczniesz rozmawiać z Bogiem naprawdę, Bóg włoży do twojego serca Jego wizję, Jego plany i Jego marzenia do twojego serca. To jest owoc tego, że masz kontakt z Bogiem, relację z Bogiem. Bóg włoży do twojego serca to, co jest od Niego. To wejdzie do twojego serca i zdeterminuje twoje życie i zobaczysz, porównasz i zobaczysz marność doczesności. Bo do twojego serca wejdzie objawienie Bożej chwały i Bożej wielkości. Tego nie mogę ci dać i nikt ci nie może tego dać. To przyjdzie do twojego serca wtedy, kiedy zaczniesz rozmawiać z Bogiem naprawdę. On wleje coś do twojego życia. On wleje coś do twojego serca. On włoży coś do twoich pragnień, marzeń. Ukierunkuje na nowo twoje życie. Ukierunkuje go na to, co jest Jego i Jego wolą dla twojego życia. Jeśli tego nie będziesz miał, utoniesz w doczesności. Zajmiesz się tym, co tu i teraz. Tym się zajmiesz. I już, żeby więcej tego, wiecie, nie rozwlekać, nie rozciągać, myślę, że kto miał usłyszeć, to usłyszał. Pan Jezus kwituje to całe nauczanie. Czuwajcie więc, modląc się cały czas. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Więc teraz zadaję to pytanie, jeszcze raz, które zadałem na początku. Czy jesteś gotowy dzisiaj na spotkanie z Panem? Czy jesteś gotowy dzisiaj? Porozmawiaj o tym z Bogiem. Porozmawiaj o tym z Twoim Panem. Zapraszam Cię, abyś powstał, abyśmy stanęli przed Bogiem. Porozmawiajmy o tym z Panem Bogiem.